Słucham? Jak się dostałeś do odmentów? Bawiłem się z Szani i nagle do domu weszli jacyś panowie. Jeden z nich miał okulary i używał dziwnych słów. Nic nie rozumiałem. Co było dalej? Szani strasznie krzyczała i wtedy ten okularnik powiedział, że jej pokaże, jak to jest z normalnym mężczyzną, bo ona chyba woli dziwadła. Mhm. A Szani powiedziała do niego bardzo brzydko i kopnęła go w... Domyślam się gdzie. Skrzywdzili ją? Nie, ten pan w okularach popłakał się, a pozostali bali się zbliżyć do Szani, która ich brzydko nazywała. Szani potrafi zadbać o siebie. Współczuję salamandrom. Ale mów dalej. I wtedy uciekłem i oni pobiegli za mną i biegłem bardzo szybko i się potknąłem i mnie złapali. Zaprowadzili mnie gdzieś i zarzucili worek na głowę. Bałem się nawet bardziej niż na podgrodziu. Zacisnąłem oczy i wyobrażałem sobie, że jestem z daleka od złych ludzi i świeci słońce i jest ładnie. A potem znalazła mnie Alina. Naprawdę, przysięgam, że nie kłamie. Wierzę ci, Alwinie. Geralt, ja nie chcę tam wracać. Będą chcieli mi zrobić krzywdę. Niech Szani tu przyjedzie. Już dobrze. Zastanowimy się nad tym. Będę grzeczny, obiecuję. Bywaj. Mój kot. A ja coś wiem. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan Wodianoi wrócił? Znakomicie, mam z nim do pogadania. A jak Geralt, miło mi.
Aż tak dobrze nie mówię w waszym języku. Ja mówię w wasz język bardzo dobrze. Rzeczywiście. Porozmawiajmy. Twoja klękać przed panem, my rozmawiać, twoja nie klękać. Ty być tak lubił, my nie rozmawiać. Mam złożyć hołd pani jeziora? Dobrze rozumiem? I tak być. Dobrze. Rozmawiać. Odebrałem zlecenie Berengarowi. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Mieszkanie mam pod wodą. Głęboka woda. Kochają panią, ale nie wszyscy by kochać. Dużo by było zbłądzona. Odeszli od pani do Dagon. Oni zabijać ludzie. Ja prosić twoja miecz nie kochać Dagon. Moja wielka nagroda. Rozumiem. Twoja pójdzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dagon wyjdzie twoja go nie kochać. Wydają nagrodę, wspaniała miecz. Mam wykraść krowę czempionkę na przynętę dla Dagona? Twoja nie kochać krowa, dużo krwi, czempionka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu? Ty wolisz złożyć człowiek? Straszny ty być. Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Jakie być? Pani jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Jak nie kochać Dagon? Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszy pomysł. I ona jest posłuszny pani. Twoja wziąć? Laska kapłana. Porozmawiajmy. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodianoi, runę ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Mi. Dar dla prawdziwego wojownika. Proszę, oto ona.
Dziękuję. Mam dla ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet chroniący przed utopcami. Weź na pamiątkę. Tak? Bywaj.
Pójdź za południcą, chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam, muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Mam, ale to nie twoja sprawa. Wiem, to Shani. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie, natury duchowej. Znasz mnie, możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych i poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie.
Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie. No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. Geralt? Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Tak, mamy tu poważny problem. Podwodne miasto jest źródłem bogactw zapewniającym wiosce dobrobyt. Jakiś czas temu zginęło kilku poławiaczy. Znaleźliśmy tylko dryfującą łódź. To, co było w środku... rzeźnia, Wiedźminie. Ktoś porąbał ich na drobne kawałki. Później okazało się, że Wodjanoi czczą potwora, który łaknie ludzkiej krwi. Składają mu krwawe ofiary na wysepce. Gdyby udało ci się usunąć to monstrum... Próbowaliście rozmawiać z Wodjanoi? To bezcelowe. Nie rozumieją naszej mowy. Poza tym podwodne ruiny to ludzkie miasto i mamy do niego prawo. Zabij Dagona, tak nazywa się ten potwór, a zdobędziesz wdzięczność mieszkańców wioski i jeden z diamentów mojego dziadunia. Tak zrobię. Dagon wychodzi z wody, kiedy po ołtarzu płynie krew. A ryboludzie też krwawią. Z Wodjanoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora. Oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodjanoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Wodjanoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale pokój jest ważniejszy. Czym mogę służyć? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Jak ona mogła mnie to zrobić, a? Thank you.
tak? Witam, dobrodzieja, witam. Sporą karczmę tu macie. A co to? Myślicie, że jak na prowincji, to już mała karczma musi być? Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Przeczytałem twoje ogłoszenie. To o jajach wiwerny? Tak, potrzebuję ich do moich słynnych omletów. Przyniosę ci wszystkie, które znajdę. To dobrze, moje omlety cieszą się dużym popytem. Niespokojne czasy nastały. Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam weny. Co za koszmar. Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie się ziarno. Odejdź ze mną, wędrowcze, pójdź za mną. Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro. Za późno. Będziesz musiał improwizować. Mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać na mym weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza.
Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie. Bo złamane zostało prawo? Nie. Bo wybrałem mniejsze zło? Nie. To Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Czym mogę pomóc? Geralt? Zrobiłem, co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś... Nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany.
Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz... nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Komu by to przypieprzyć?